Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj omówimy sobie już na spokojnie nowy interfejs. Tak naprawdę wczoraj na streamie ograłem wszystkie postacie, poczytałem wasze komentarze, poczytałem jakieś tam wasze opinie na streamie, no i już dużo rzeczy wiem, zrobiłem sobie ściągę na telefonie i do tych rzeczy dzisiaj się odniosę. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wpiszcie w komentarzach oczywiście, co wy sądzicie już drugiego dnia z tym nowym interfejsem, bo wydaje mi się, zresztą widziałem to już wczoraj na streamie wieczorem, że dużo osób zaczyna się powoli przyzwyczajać, no i powoli nawet piszą, że ten interfejs na plus. Oczywiście wiem, że to jest dla wielu kontrowersyjna opinia, ale do tego też zaraz na spokojnie przejdę, więc po prostu dajcie znać, jak drugi dzień z tym interfejsem w komentarzu, co wy teraz o tym sądzicie, chętnie sobie standardowo poczytam. No i dobrze, przede wszystkim przeproszenie za wczorajszy film, to jest mój pierwszy podpunkt, dlatego że nie oszukujmy się, była to informacja, był to film, były to pierwsze wrażenia z nowego interfejsu, no i główną zmianą w tym nowym interfejsie jest to, że po prostu te zakładki po lewej stronie się pozmieniały, teraz się tak rozwijają, pod każdą zakładką są jakieś osobne zakładki, każda coś zawiera, no a wy na wczorajszym filmie tego nie widzieliście. Mój błąd, bardzo was za to przepraszam, tak naprawdę dopiero gdy ten film już wrzuciłem i go oglądałem na YouTubie razem z wami, to wtedy do mnie dotarło, że hej, przecież tego nie widać, a ja tutaj coś mówię, opowiadam, straszna głupota z mojej strony, przepraszam was za to, wiem, że pewnie ten film już dotrze do mniejszej ilości osób aniżeli ten wczorajszy, no ale niestety no nie ogarnąłem tego, bo do tej pory jestem nauczony, że to menu po lewej stronie nie jest zbyt ważne, zazwyczaj je właśnie zasłaniam, no a teraz no było to bardzo, bardzo ważne tak naprawdę. Teraz jest taki powiedzmy tymczasowy stan tego, jak wygląda scena, kamerka raczej zostanie w tym miejscu, w którym jest, chociaż nie da się tego idealnie zrobić, bo zwróćcie uwagę, że jak sobie rozwinę coś tutaj po lewej stronie, no to zaraz to wszystko leci bardziej w dół, no już kamerka troszeczkę zasłania, no ale tak czy inaczej kamerka raczej zostanie po lewej stronie, w lewym dolnym rogu, jeżeli będę oczywiście nie nagrywał na streamie, no a jeżeli chodzi o ten baner z tańszymi grzybkami w prawym dolnym rogu, to jego pewnie przerzucę gdzieś tutaj, myślę, tak jak to miało miejsce kiedyś, no bo już potem jak się przyzwyczajimy do nowego interfejsu, to już te guziki nie będą jakieś bardzo, bardzo ważne. Tak czy inaczej za to was bardzo przepraszam. Kolejna sprawa to jest kodzik. Pamiętajcie, że teraz startuje już w piątek, jutro tak naprawdę nowy serwer EU13, no i jeżeli będziecie kupować jakieś pakiety startowe, pakiety twierdzy, grzybki na ten serwer, czy w ogóle niekoniecznie na ten serwer, ale ogólnie, to pamiętajcie o używaniu strony home.syfygame.net, tam możecie się zalogować poprzez swoje ID postaci, jak wejdziecie tutaj w ustawienia w lewym dolnym rogu, nawet jak mogę tutaj wejść w sumie na to konto, tutaj właśnie ustawienia, tutaj mamy zakładkę postać i tam mamy ID postaci, no i właśnie poprzez to ID postaci się logujemy na tej stronie, to jest oficjalny sklep internetowy Shakesa i tam można używać kodu twórcy. Ja dostaję 5% z tego, co wy zapłacicie, jak wpisujecie mój kod w polu kod twórcy i wysyłajcie mi oczywiście screeny na mailu, na Instagramie, na Discordzie, gdzie mam tylko wygodnie, jak używacie mojego kodu twórcy do giveawayów comiesięcznych, teraz będzie w połowie lipca i tak naprawdę od półtorej roku, odkąd powstał kod twórcy, no to ja takie giveawaye dla was robię co miesiąc. Także dziękuję pięknie za wsparcie i pamiętajcie, żeby ten kodzik wpisywać. Tu jeszcze taka anegdotka ode mnie. No i kolejna sprawa to jest hejt. Tak naprawdę jeżeli chodzi o ten nowy interfejs, to powiem wam szczerze, że nie widziałem tak ogromnego hejtu na jakąkolwiek aktualizację od chyba momentu reworku Maga. Tylko różnica z reworkiem Maga była taka, że oni wrzucili ten rework na serwer beta, ludzie go bardzo zjechali i temat jakby został zapomniany. Z tym interfejsem jest troszeczkę inaczej, no bo dostaliśmy go tak naprawdę bez serwera beta, od razu na serwery live, no i po prostu ludzie od razu się musieli z nim zderzyć, więc no mówię, zupełnie inna sytuacja niż właśnie z tym reworkiem Maga. No i powiem wam szczerze, że tak dużego hejtu nie widziałem od naprawdę bardzo, bardzo długiego czasu na jakąkolwiek aktualizację w grze. Czy jest to słuszne? Uważam, że nie do końca. Tutaj zaraz ktoś mi zarzuci, że a, bo jestem partnerem, bo to, bo tamto, próbuję jakoś ich wybielić. Broń Boże, nie, natomiast wiecie, ja już się mogę tutaj powiedzmy wypowiedzieć, chciałem powiedzieć odpowiedzieć, ale mogę się tutaj wypowiedzieć odnośnie tego już na własnym przykładzie, na własnych doświadczeniach, no bo wczoraj ograłem na streamie wszystkie moje konta właśnie na tym nowym interfejsie. No i co? Powiem wam szczerze, że tak, na pewno dużo rzeczy to jest kwestia przyzwyczajenia, dużo rzeczy się pozmieniało, dużo rzeczy wygląda inaczej, dużo rzeczy może nie tyle co jest w innych miejscach, ale po prostu trzeba ich poszukać, na przykład dużo osób nie wiedziało, jak tutaj sobie porównać postać z kimś innym, a tu wystarczy wejść w zakładkę postęp, tą, którą widzicie o tutaj, no i pierwsza ikonka, jak rozwiniemy tą zakładkę, to jest sala chwały,
Tutaj na przykład mamy Morfeusa, załóżmy, tu są informacje, zjeżdżamy w dół, no i mamy porównaj wartości, nie? Jest to generalnie, powiedzmy, w tym samym miejscu, tylko że nowy interfejs wymaga troszeczkę więcej klikania, co jest oczywiście minusem z racji tego, że no po prostu powinno to być szybsze, nie? Takie ogólne ogrywanie konta powinno być szybsze, miało to być bardziej intuicyjne i z tym jest największy problem. Zapowiadali tę aktualizację jako bardzo intuicyjną, żeby poprawić tą intuicyjność, a mi się wydaje, że niektóre rzeczy są trudniej dostępne, są, powiedzmy, no ciężej się do nich dostać, nie są właśnie takie intuicyjne, nie? Ale generalnie wszystkie funkcje i tak dalej pozostały bez zmian i są mniej więcej w tych samych miejscach. Więc mówię, wydaje mi się, że ludzie po prostu z racji tego, że był to pierwszy dzień tego nowego interfejsu, nie mogli czegoś znaleźć, nie mogli czegoś tam, powiedzmy, dostrzec, no to się frustrowali i denerwowali i hejtowali. Wydaje mi się, że już dzisiaj, jutro, za parę dni ludzie po prostu ogarną, gdzie co jest i to ogarnianie kont zajmie im mniej więcej taką samą ilość czasu dziennie, jak zajmowało to na starym interfejsie. Natomiast no mówię, hejt był naprawdę ogromny, jest naprawdę ogromny, jestem w szoku. Jest oczywiście troszeczkę błędów, są jakieś tam zapowiedziane już naprawy tych błędów, dzisiaj ma już wlecieć pierwsza poprawka z tego co wiem, więc no ja tutaj na takich rzeczach się nie będę skupiał, bo ja szczerze mówiąc, oprócz tego, że no właśnie, teraz chyba coś robią, bo nas co chwilę wylogowywuje. Oprócz tego, że cena sprzedaży, jak tutaj klikniemy sobie prawym na jakiś item, wynosi tyle, jakbyśmy go mieli oddać do Wiedźmy. Czyli ta klata kosztuje 5 milionów, mamy cenę sprzedaży 5 milionów, ale jak klikniemy prawym, to jest za 10. Dostajemy i tak 5, bo tutaj też się nabrałem na streamie, myślałem, że jest to zbugowane, że tak jakby był aktywny event Wiedźmy. Natomiast nie, dostaniemy normalnie 5, nawet jak sprzedamy to niby za 10. Więc to jest taki błąd, który zauważyłem ja osobiście. No ale mówię, oprócz tego chyba jakichś większych błędów nie zauważałem. Dobrze, jeżeli chodzi o to menu po lewej stronie, to na szybko wam tutaj przelecę, bo wczoraj tego nie widzieliście. No i mamy tak, szynk to jest po prostu karczma, to jest z jakiegoś tam, powiedzmy, gwaru, z jakiejś gwary po prostu, bo też mi ludzie pisali w komentarzu. Tutaj mamy taki paseczek, jak widzicie na górze, ja mam jeszcze wartę przez 3 godziny 20 minut, no i ten paseczek sygnalizuje, ile jeszcze tej warty zostało. Jeżeli mamy taki wykrzykniczek, jak tutaj na dzielnicy, to znaczy, że coś tu mamy do zrobienia. Na przykład twoja gildia cię potrzebuje i co ja tutaj mogę zrobić? No zaatakować, bo już dołączyłem do ataku, atakować hydrę, nie? Więc generalnie ten wykrzykniczek informuje, że coś tam mamy do zrobienia. Jak nam się skończy klejnot kopać, to w zakładce tutaj zarządzaj budynkiem, znowu mamy twierdzę, no i co? I tak naprawdę w tej twierdzy możemy odebrać klejnot. Tutaj też w ogóle mamy, to akurat zasłaniam, a nie, teraz nie zasłaniam, też mamy paseczek, ile nam zostało jeszcze do wydobycia gemu, ewentualnie ile musimy wydać grzybków, żeby to skipnąć. Niestety są te paseczki, ale bez timerów, to też widziałem, że dużo osób irytuje, że nie ma już tych timerów właśnie na zakładkach, żebyśmy widzieli, ile nam jeszcze czasu dokładnie pozostało, zwłaszcza dla graczy free to play może to być bardzo, bardzo, no takie słabe, nie? No bo gracze free to play jednak dla nich każda minuta, powiedzmy, jest istotna, każda minuta jest ważna, co za tym idzie po prostu, no jakby wiadomo, no trzeba tego pilnować, tak? I tyle, i tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o ten boczny pasek. Pod zakładką karczma mamy tak, właśnie tą karczmę, czyli szynk teraz, wartę, farciarza, czyli po prostu tutaj gra w kości, ewentualnie kubeczki, no i toaletę. No i oczywiście toaletę. Kolejna sprawa to są, kolejna zakładka to są walki, mamy tutaj arenę, mamy lochy i mamy pupile. Kolejna zakładka to są kupcy, zbrojownia, gabinet magii i właśnie ten handlarz grzybów. Kolejna zakładka to jest dzielnica i mamy tak, goblińskiego minstrela, w którym teraz mamy premię za logowanie, mamy gildyjkę, mamy pocztę i mamy doktora ABWW. Ja to wszystko we wczorajszym filmie pokazywałem, więc tutaj tak na szybko wam przelecę po prostu po lewej stronie, gdzie co się znajduje, a jeżeli chcecie zobaczyć, jak na przykład teraz działa gildia, o co tutaj chodzi, co pod każdą zakładką się kryje, to już we wczorajszym filmie to na szczęście było dobrze widoczne. Dobrze, więc to jest dzielnica. No i mówię, tu mamy gildię, pocztę i doktora ABWW. Ulepszenia to jest stajnia, wiedźma oraz kowal. Zarządzaj budynkiem, to mamy twierdzę, zarządca areny i podziemie. Tu jest dla mnie duży minus, dlatego że twierdza i podziemie jest przedzielone zarządcą areny. Dla mnie to powinno być obok siebie. Czyli powinna być twierdza, potem na środku powinno być, no wy tego nie widzicie, chyba że jak wam wezmę tak, no teraz widzicie. Twierdza,
Tu od razu powinno być podziemie i tu powinien być zarządca areny. Bo zazwyczaj jak się wchodzi do twierdzy odebrać na przykład akademię, to od razu się wchodzi do podziemia odebrać właśnie kopalnię złota. No i to by było obok siebie, a tutaj to jest przedzielone, no takie mało intuicyjne. No i ostatnia zakładka to jest postęp. W postępie mamy salę chwały, mamy tutaj międzynarodową salę chwały i mamy bibliotekę dokładności, czyli klaser. Kolejny minus, jak wejdziemy sobie na naszą postać, informacje i mamy ten klaserek, no to tutaj nie możemy w niego kliknąć, żeby w niego wejść. To myślę, że również powinno być zmienione, no bo teraz możemy wejść do klasera tylko z poziomu właśnie tej zakładki postęp, no i biblioteka dokładności. No więc tak na szybko się prezentuje teraz to nowe menu po lewej stronie i tak naprawdę, no mówię, kwestia przyzwyczajenia, kwestia pogrania parę dni i wydaje mi się, że już ogarniemy gdzie co jest. Widziałem też bardzo duży hejt na właśnie wersję mobilną aplikacji. Szczerze mówiąc, dzisiaj rano tak naprawdę ogarnąłem sobie takie rzeczy pokroju dołączenie do walk, jakieś twierdze, kopanie klejnotów i tak dalej na telefonie. I też jest to do ogarnięcia, no jest to po prawej stronie zamiast po lewej, czyli pod prawym kciukiem powiedzmy, ale no też ikonki są te same co na komputerze, też tak naprawdę idzie to ogarnąć, tak szczerze, w sensie no mówię, nie wiem kurczę, wydaje mi się, że ludzie po prostu, dużo osób nie lubi zmian, dużo osób się przyzwyczaiło jak ma grać w tą grę, no i wiecie, rozumiecie o co mi chodzi. Hejt jest niepotrzebny i wynika głównie z frustracji, gdzie to jest, dlaczego tego nie ma, jak do tego wejść, to, tamto. A jak już to ogarną, to na pewno troszeczkę spasują, nazwijmy to. Dobrze, co wam jeszcze mogę pokazać tutaj? Jeszcze jako ciekawostkę mogę wam pokazać, jak wygląda kibelek po zapełnieniu. To mi jedna osoba wysłała, Mekamino, pozdrawiam, jeżeli ogląda. Tak czy inaczej, to sobie podmienimy. Tu wam na szybko pokażę. No bo dlaczego by nie? Natomiast tak, zanim to wam pokażę, to mam jeszcze dla was jedną rzecz przygotowaną. Tu też jeden z widzów mi podesłał, jak mogłyby wyglądać te zakładki tutaj na dole. Czyli informacje, mamy opis i cechy, no i ktoś zrobił na tawernie, z tego co wiem, taki przykład, jakby to wszystko mogło wyglądać. Czyli po prostu w moment dosłownie przerobił to. No i zobaczcie, mamy wszystko, mamy statystyki, mamy oczywiście naszego wierzchowca, mamy podki, mamy miejsce w sali chwały, mamy klasery, grunki i tak dalej. Czyli tak naprawdę zakładka informacje i zakładka cechy jest połączona w jedną. Jak dla mnie super sprawa i o wiele by to było wygodniejsze. Takie rzeczy jak jaką mamy właśnie rasę, jaką mamy klasę, no nie są tutaj za bardzo potrzebne, nie oszukujmy się. Nie są zbyt potrzebne i po prostu mija się z celem, żeby one były no pokazane, nie? Pokazane w tym miejscu, no bo po co tak naprawdę? Może dla nowych graczy to jest przydatne, ale no raczej każdy wie, jaką wybiera rasę, jaką klasę, no i to zapamiętuje. To są takie dość proste rzeczy do zapamiętania. Dobrze, teraz wam pokażę ten kibelek, to już tak w formie ciekawostki. Proszę bardzo, tutaj pyk. Tu bardzo duży screen, ale zaraz wam go pomniejszę i zobaczcie sami, tak wygląda kibel, jeżeli mamy zapełnioną właśnie manę. Więc to mówię, taka ciekawostka, jak to się teraz graficznie prezentuje. Dobrze, lecimy dalej. Kolejny podpunkt to są zwoje. Pytałem was wczoraj, czy na nowym serwerze dalej trzeba zbierać wszystkie zwoje, dalej rosną procenty tutaj u wiedźmy i tak dalej. I tak, z tego co mi napisaliście, to tak, dalej to działa tak samo jak wcześniej, czyli na nowym serwerze musimy zbierać te itemy jako cały serwer, no i wiedźma tutaj gotuje te zwoje i one się pojawiają, nie można wszystkiego od razu zaczarować. To taka ciekawostka. Dobrze, kolejny podpunkt to jest gladiator u innych, czyli teraz z tego co wiem możemy sobie zobaczyć, jakiego ktoś ma gladiatora. Jak wejdziemy tutaj, tylko nie wiem szczerze mówiąc gdzie dokładnie, aha tutaj dokładnie 165% premia gladiatora. Jak sobie wejdziemy na przykład, nie wiem, na 5000 pozycję, może nawet 10000 pozycję tutaj wpiszę u tego ziomeczka, no i jak u niego weźmiemy, to mamy 88% premii gladiatora. To taka pierdółka, ale tego wcześniej nie widzieliśmy, teraz już to normalnie widzimy. Dobrze, kolejna sprawa, nie wiedziałem co to jest tutaj w opcjach plecak początkowo otwarty, no i to jest po prostu coś takiego, że jak wam wczoraj pokazywałem, wy tego nie widzieliście, ale weźmy na przykład do toalety, to możemy ten plecak zamknąć i teraz w prawym dolnym rogu mamy taką, no to też troszkę zasłania, ale tutaj mamy otwórz plecak. I jak to klikniemy, to on nam się od nowa pojawia, a jak to sobie zaznaczymy, to wszędzie gdzie wejdziemy, na przykład do kibla, nie wiem, do jakichś kupców i tak dalej, to od razu ten plecak jest otwarty, więc to taka powiedzmy w miarę przyjemna opcja. Dobrze, kolejna sprawa, to wam pokazywałem wczoraj co robi, więc myślę, że nie będziemy się tutaj nad tym zastanawiać, to po prostu na mapce miasta pokazuje, że coś możemy w danym budynku zrobić, to jak dla mnie nie jest za bardzo potrzebne. Dobrze, teraz tak, co mamy dalej? Runy. Runy są bardzo fajnie zmienione.
Dlatego, że teraz te ikonki runek to nie są jakieś, wiecie, losowe tam paski na kamyku, tylko ikonki runek w tym momencie są po prostu adekwatne do tego, jaka jest runka. Czyli tutaj jak mamy na tym pierścieniu odporność na zimno, to mamy, jak widzicie, taką gwiazdkę, taki płatek śniegu, powiedzmy. Jeżeli mamy błyskawice, no to są błyskawice. Jeżeli mamy, nie wiem, tutaj premia do złota, to mamy taką monetkę. Tutaj jeżeli mamy łączną odporność, no to jest takie kółko, że to jest łączna odporność, nie? X-Pick, premia do PD, serduszko, punkty życia. Tutaj na broni tak samo, w zależności od czego mamy obrażenia, od jakiego żywiołu, to ten żywioł jest na tej runce. Nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę, ale to też jest bardzo, bardzo fajne i już no, nie trzeba sprawdzać każdego itemu, co niektórzy to w ogóle zapamiętywali, te kreski na tych runach, co były wcześniej, jaka kreska odpowiada jakiej runie, dla mnie to jest przesada. Tak czy inaczej, teraz jest to o wiele lepsze i bardziej ułatwione. Dobrze, dalej mamy podświetlanie itemów, czyli jeżeli na przykład jesteśmy na tutaj naszych pachołkach, to podświetlają nam się itemy, które możemy na danego pachołka założyć. Czyli tutaj w tym przypadku mamy podświetlone gemy, no i oczywiście itemki z gabinetu magii. Jeżeli sobie wejdziemy teraz załóżmy na Mariuszka, no to wszystko, bo to są itemy maga, no i jeżeli weźmiemy na Kunegundę, no to to samo, nie? To też powiedzmy jako tako ułatwia. Kolejna sprawa to jest wiedźma. Wiedźma też jest fajna z racji tego, że też tego nie zauważyłem wczoraj na filmie, ale jak sobie wejdziemy w czar, to zobaczcie, mamy tutaj takie gwiazdki i te gwiazdki oznaczają, że dany item jest zaczarowany, a ja na przykład butów nie mam zaczarowanych, więc te gwiazdki są puste. To taka pierdołka, ale również no takie fajne, intuicyjne, można się do tego przyzwyczaić, na pewno pomocne. Natomiast zmiana wyglądu itemów u kowala, oczywiście mamy to takie nasze menu, może ja wejdę na inne konto, żeby wam to pokazać. Mamy to takie nasze menu podręczne, jak sobie wejdziemy tutaj prawym na jakiś item, no i tutaj mamy tak naprawdę zamianę run, ulepszenie itemu, wrzucenie do kibla, sprzedanie, rozmontowanie, ale nie mamy zmiany wyglądu itemu. To dla mnie jest średnie, bo teraz, żeby zmienić wygląd itemu, to musimy wejść w zakładkę ulepszenia, musimy wejść w kowala, potem musimy wejść w personalizację, tutaj zmienić na zmianę wyglądu, dopiero jakiś itemek wybrać, tutaj możemy tak i tu nam się otwiera do jakiej, na jaki item, na jaki wygląd chcemy zmienić. Dla mnie i dopiero jak wybierzemy, załóżmy cyk, to możemy tutaj kliknąć zmień za 10 grzybków. Dla mnie, szczerze mówiąc, głupota, za dużo klikania, powinno to być w menu podręcznym. Zwłaszcza jak na przykład się coś wrzuca do kibla, no i potem wiecie, chce się zmienić wygląd, żeby więcej surowców, to głównie dla grzybiarzy mówię, więcej surowców dostać do kowala, no to zdecydowanie no trzeba się naklikać, po prostu trzeba się naklikać. To mi osobiście wczoraj przeszkadzało. Co mogę jeszcze powiedzieć? Jeżeli chodzi o kowala, no to również jak weźmiemy sobie wzmocnienie, to mamy, że itemki są ulepszone razy 10 i że jeszcze je możemy wzmocnić. To jest taka strzałeczka oczywiście. A, czemu tu mam buty w ogóle razy 9 tylko? No zobaczcie, nawet nie wiedziałem. Dobra, cyk, razy 10. Ok, pięknie, więc mówię, to też taka, powiedzmy, dość pomocna sprawa. Kolejna rzecz to jest już ostatnia w zasadzie wiedźma. Teraz mam wrażenie, że itemki do wiedźmy są jakieś takie mniej intuicyjne, żeby je znaleźć i sprzedać. Wiadomo, że jak ktoś ma jedno konto, no to zapamiętuje, że w danego dnia na przykład wiedźma u niego na serwerze chce, powiedzmy, buty i on te buty po prostu do niej daje. Ja jak mam tyle tych kont, na każdym wiedźma chcę zazwyczaj coś innego, jakoś nie mogę się przyzwyczaić do tego, które te itemki chcę. Zapominam i tak dalej, kiedyś wydaje mi się, że to było prostsze. No teraz trzeba wejść po prostu tutaj w wiedźmę. Weźmiemy sobie kociołek, no i mamy również podświetlone itemy, które możemy do tej wiedźmy oddać. Dzisiaj są to bronie. Oczywiście wiadomo, że jak najedziemy na taką broń, no to zamiast ceny sprzedaży to mamy kociołek i jest 20 milionów zamiast 10, nie? Więc w ten sposób to jest, ale no mimo wszystko to mi wczoraj przeszkadzało, to mi utrudniało w takim po prostu codziennym, szybkim ogarnianiu kont, bo ja się cały czas do tego odnoszę. No i tyle. I tak naprawdę chyba tyle, powiem wam szczerze, z takich rzeczy, które mam tutaj zapisane, które wam chciałem pokazać. Co mogę powiedzieć? No kurczę, ja już się powoli do tego interfejsu przyzwyczajam, już powoli, w ogóle tak, jeżeli tutaj widziałem też pytania, czy można cofnąć na stary interfejs, nie można, czy można... Czy wrócą w ogóle stary interfejs, z tego co widziałem, co pisali, to też nie, z racji tego, że są jakieś tam aktualizacje niby zapowiedziane pod nowy interfejs, więc no po prostu starego interfejsu na pewno nie cofną, pozostaje kwestia przyzwyczajenia. Widziałem też, że co niektórzy piszą, że lustro im nie działa, zróbcie sobie aktualizację aplikacji, dlatego że teraz, teraz w ogóle w tej aktualizacji lustro zostało usunięte, natomiast jego funkcjonalność nadal pozostaje, czyli pomimo tego, że nie mamy lustra, to i tak możemy jednocześnie, nie wiem, być na warcie i powiedzmy atakować
lochy, arenę i tak dalej. Ale lustra się już po prostu nie zbiera, zostało usunięte. Więc co niektórzy jak nie mają zaktualizowanej aplikacji, to w dalszym ciągu tak jakby tego lustra nie mogli używać, mimo że je mają. Także o tym pamiętajcie, żeby aktualizację na telefonie, na tam Steamie, przeglądarkę odświeżyć, jeżeli nie wiem, nie wyłączacie komputera i ciągle macie Shakesa w tle na przeglądarce, poodświeżajcie to sobie, poaktualizujcie, wtedy takowych błędów mieć nie będziecie, bo po prostu no to się wiąże właśnie z aktualizacją. Tyle ode mnie, tyle z mojej strony, ja wam pięknie dziękuję za dzisiaj, dawajcie oczywiście jakieś wasze opinie, jakieś wasze pytania, komentarze i tak dalej w komentarzu pod tym filmem, chętnie sobie poczytam, jeżeli macie jakieś problemy, to wam odpowiem, postaram się pomóc, bo już powiedzmy jako tako po tym nowym interfejsie śmigam, wiem gdzie co jest mniej więcej, także dawajcie pytania w komentarzu, ja wam chętnie pomogę, odpowiem. No i co? Pamiętajcie o kupowaniu grzybków i pakietów specjalnych i wszystkiego z kodem neutral, dziękuję wam pięknie za wsparcie, subujcie z dzwonem oczywiście, kciuka w górę zostawcie i tak jak mówię od razu tutaj na przyszłość, ten banerek w prawym dolnym rogu, który tutaj widzicie, pewnie w kolejnych odcinkach, które będę nagrywał nie na streamie, tylko tak jak teraz, prywatnie nazwijmy to, poleci pewnie tutaj gdzieś, tutaj w to miejsce, wy widzicie myszkę, nie widzicie, o tutaj, tutaj w to miejsce zapewne poleci, no bo już to menu po lewej stronie aż tak nas nie będzie interesować, jak po prostu dzisiaj, to co powiedziałem na początku, no bo w tym momencie ten baner zasłania jakieś tam itemki i może was to irytować, chociaż no jakoś bardzo, nie, no trochę zasłania, troszkę zasłania, więc no, tyle, tyle ode mnie, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, piszcie komentarze przede wszystkim, trzymajcie się i cześć!